Potrzebuję 3 doniczki dla 3 bardzo ciekawych roślin i umocowanych w dosyć ciekawym, niespotykanym i rzadko stosowanym miejscu. Ale żeby te doniczki móc posadowić, muszę im przygotować mocniejsze uchwyty. Mam drut miedziany, taki grubszy drut, jak to drut jest dosyć mocny, i na tym drucie będą przymocowane te doniczki. Ale żebym mogła oczywiście najpierw przygotować i zamocować ten drut, muszą mieć doniczki i dziurki, więc będę musiała wywiercić im dziury. To nie będzie trudne, ponieważ plastik jest cieniutki i już jest pierwsza dziura. Teraz tutaj kolejna. Można nawet przymocować i zrobić tutaj więcej uchwytów. Na razie zrobię jednak 2. Po 2. Jedna dziurka, zrobię 2 i zobaczę, jak to w ogóle będzie wyglądało i jak te doniczki będą się trzymały, ponieważ muszą się trzymać dosyć mocno. Dlaczego? No dlatego, że jak nasypie się tutaj ziemi i będzie rosła roślina, to ona będzie dosyć mocna, ciężka, znaczy ciężka będzie ta roślina, ciężka ziemia, dlatego uchwyty muszą być w miarę możliwości po prostu mocne, silne. Dlatego wykorzystuję do tego celu drut. Troszeczkę go tak pozawijam, pozakręcam, ponieważ będzie z tego zrobiony jeden uchwyt, tak żeby były jeszcze bardziej mocniejsze. No i trzeba będzie tutaj przewlec przez tą pierwszą dziurkę. Dobra, udało się. I tak mniej więcej na połowie zgiąć, połowie długości tych drutów. I tutaj jeszcze to dodatkowo zaplątać, zahaczyć, zanim nasypię tutaj ziemię i oczywiście zanim posadzę roślinę. Dobra, zostawiam to na razie tak. Teraz będzie kolejny uchwyt do tej doniczki. Tutaj też ten drut dzielę na pół. Oczywiście te uchwyty nie muszą być równej długości. Przede wszystkim chodzi o to, aby były mocne i o to chodzi, aby nie kaleczyć tego czegoś, na czym będą stały te doniczki z roślinami. A z jakimi, to też Państwu oczywiście wszystko pokażę, jak będę je przesadzała. Drugi uchwyt prawie że gotowy. Znowu przewlekam, tak żeby się tutaj zmieściło. O. I mniej więcej też na połowie długości zaginam i zaplątuję dość mocno. A myślę, że tyle już tutaj wystarczy. Dzisiaj będę sadziła bardzo piękną roślinkę. Jest to dychondra srebrzysta, bardzo piękna. Mnie się kiedyś zamarzyło, żeby w ogrodzie mieć takie przepiękne, zwisające rośliny z gałęzi drzew. Tylko oczywiście do tego trzeba dużych drzew i z dużymi gałęziami. A ponieważ dychondra srebrzysta bardzo lubi miejsca słoneczne, więc grube gałęzie orzecha włoskiego odpadają, a one nadawałyby się znakomicie na tych grubych gałęziach powiesić taką donicę. I to jest maleńka sadzonka,
ale jak Państwo wiecie, potrafi urosnąć w Polsce na długość około 2 metry. W swojej naturalnej ojczyźnie rośnie dwa razy dłuższa, a mnie się zamarzył taki ogród z przewieszającymi się różnymi roślinami, zwisającymi z gałęzi, jak z filmu na bagnach Luizjany. Tam przepięknie zwisają pnącza, liany. Wygląda to po prostu przecudnie nad wodą. Tutaj dużo wody nie mamy, bo jest staw. Nad stawem oczywiście są jakieś drzewa i mają one już grubsze pnie. Dlatego w pobliżu stawu będę sadziła dychondrę srebrzystą. Ale odpuszczę sobie orzechy włoskie i posadzę w miejscu słonecznym, żeby lepiej rosła, takim troszeczkę półcienistym, ponieważ wiadomo, że drzewo zawsze daje troszeczkę cienia, ale orzechy włoskie mają bardzo dużo cienia. One teraz mają jeszcze małe liście, ale później liście są duże i cień jest zdecydowanie większy, ale oczywiście będę poszukiwała jakieś inne rośliny zwisające, które nadawałyby się świetnie do cienia. I tak mówiąc szczerze i po prawdzie, już takie rośliny mam i je sadzę w doniczkach i Państwu również we wcześniejszych filmach pokazywałam, a mianowicie jest to bluszczyk kurdybany o pięknych, ciemnozielonych liściach i teraz kwitnących kwiatach na taki niebieskawo-fioletowy kolor. Jest to dodatkowo roślina lecznicza, ma bardzo duże zastosowanie w kuchni, poprawia aromat zup, sosów, mięs, jest naprawdę doskonała, dodaje się do sałatek, tylko oczywiście nie należy przesadzać, ponieważ ma naprawdę bardzo przyjemny, ale bardzo mocny aromat. A ja zabieram się za sadzenie dychondry. Przygotowałam sobie wcześniej takie doniczki z uchwytami i Państwu właśnie pokazywałam, na co one będą mi potrzebne. I są plastikowe, są lekkie, bo gdybym dała gliniane, to gdyby taka doniczka spadła komuś na głowę, no to byłaby raczej katastrofa. Więc posadzę do plastikowych. Najpierw tutaj na dziurki położę oczywiście kawałki starych doniczek. Dlaczego? Dlatego, żeby było tutaj łatwiejszy dostęp zarówno i powietrza, i żeby łatwiej woda ściekała, żeby nie stała tutaj w donicy, ponieważ dychondra lubi ziemię wilgotną, ale nie lubi ziemi cały czas mokrej. Natomiast kany lubią ziemię mokrą, dlatego powędrowały na półkę stawową. Tam czują się świetnie, rosną znakomicie i jest to naprawdę wygoda, ponieważ nie trzeba podlewać pacioreczników. Cały czas są podlane i same sobie dozują tyle wody, ile trzeba. Ziemia kompostowa, nieprzesiana, ponieważ tutaj są sadzonki, gdyby to były nasiona, to taką ziemię trzeba by było oczywiście przesiać. No i perlik, i ziemia kompostowa, i sadzę. Korzenie są bardzo ładne. Dychondrę nie sadzę tak, aby ziemia była równa z doniczką, ponieważ podczas podlewania wszystko by się wylewało, więc dobrze jest, gdy ziemia jest troszeczkę niżej od poziomu górnego doniczki. No i oczywiście tradycyjnie perlit, ponieważ on będzie zapobiegał wysuszaniu. Jest to materiał biały, taki lekko szary, więc odbija promienie słoneczne. Z czasem oczywiście, gdy dychondra się rozrośnie, no to będzie tutaj, mam nadzieję, burz. I będzie to taka prawdziwa nasza polska liana. Oczywiście nie licząc tych naszych innych rodzimych gatunków.
wichondra jest już gotowa do zawieszania, więc teraz idę na poszukiwanie odpowiednich drzew. Trzeba będzie gdzieś ją umieścić. Te uchwyty z drutu były właśnie po to, żeby można było tutaj bezpiecznie zaczepić doniczki o gałązki. O, chyba mi się udało. Teraz tutaj jeszcze porządnie to zawiążę, żeby się trzymało. I zaraz jak skończę zawieszać te donice, poszukam jakichś kawałków plastiku, żeby można było tutaj wsunąć, żeby druty nie kaleczyły gałęzi, bo oczywiście szkoda. Ale nie chciałabym to tutaj na razie robić, ponieważ przede wszystkim chcę dobrze zaczepić, a dopiero później będę zajmowała się zabezpieczeniem gałęzi drzewa. I jak będę tutaj podlewała wichondrę na drabinie. Ta wichondra będzie wisiała na modrzewie. I myślę, że będzie jej tutaj dobrze. Nie wiem, czy nie powinnam sobie odsunąć drabiny, ale może dam radę tak. Pierwsze ramię już jest zaczepione i teraz drugi, może to tak załóżmy wyższej, będzie ładnie. Ponieważ gałęzie nie są na równym poziomie, ale myślę, że będzie to nawet ładnie wyglądało. Skoro już się tak rozpędziłam, sadząc do doniczek wichondry i zawieszając na drzewach, postanowiłam na tym orzechu włoskim za mną posadzić 3 doniczki z bluszczykiem kurdybankiem. Bluszczyk teraz pięknie kwitnie, ma kwiatuszki niebiesko-fioletowe. Jest pachnący, aromatyczny. Można go z powodzeniem wykorzystać w kuchni. A poza tym jest to taki nasz rodzimy gatunek, który świetnie nadaje się uprawie do doniczek, tylko oczywiście najlepiej, jeżeli one wiszą, ponieważ w sprzyjających warunkach, a lubi cień, półcień, no i lekko wilgotną ziemię, potrafi urosnąć, jego pędy zwisają na około 1,5 metra, a czasem są nawet dłuższe, tak więc spróbuję tutaj pod orzechem zawiesić doniczki
i zobaczę, jaki to będzie efekt, jak zda to egzamin. Jeżeli będzie tutaj się dobrze czuł, dobrze rósł, to również są do obsadzenia jeszcze dwa orzechy włoskie, które mają grube i silne gałęzi. Jabłuszczyk mam posadzony w doniczkach wiklinowych przy kurnej chacie i przy tarasie. I tam naprawdę, a jeszcze mam posadzony w doniczkach wiklinowych przy budynku Muzeum Kwiatów i tam również bardzo dobrze czuje się bluszczyk kurdybany. Trzeba oczywiście sobie czasem pamiętać, że wymaga on podlewania. Pod dachem kurnej chaty, czyli kurnika, również w koszyku wiklinowym mam posadzony bluszczyk kurdybany. Mam w ogóle bardzo dużo tych bluszczyków posadzonych, ponieważ ja bardzo lubię.